Dzień dobry panie ministrze, z nami pan minister Artur Balasz. Bardzo się cieszę, że przyjął pan zaproszenie na nasze forum po raz kolejny. Będziemy dyskutowali o skutkach Zielonego Ładu dla polskiego rolnictwa. Pan jest dzisiaj praktykującym rolnikiem. Jak pan jako rolnik widzi te konsekwencje, czy też pozytywne albo negatywne strony Zielonego Ładu dla rolnictwa? Ja tylko przypomnę, że rok temu też byłem tutaj i brałem udział w podobnej debacie, z tym, że ona była bardziej zamknięta z uwagi na COVID. Cieszę się, że dzisiaj tu mogę być i podkreślam to, co pan powiedział na końcu, że jestem przede wszystkim rolnikiem, praktykiem, który mimo wieku dalej prowadzi duże gospodarstwo rolne. No, Zielony Ład to nie jest pomysł na pewno dla takich gospodarstw, jakie ja prowadzę, a więc dla gospodarstw wysokotowarowych, gospodarstw w Polsce, które podjęły skuteczną konkurencję nawet z najlepszymi farmerami w Unii Europejskiej. Ja zresztą uważam, że takich gospodarstw jak moje, może i lepszych, jest sporo w Polsce i że to jest najlepsze rolnictwo europejskie i pod względem wydajności, technologii, takiej aktywności i takiej formuły gospodarstwa rodzinnego, bo mimo tego, że to jest gospodarstwo ponad 200 hektarowe, to taki charakter rodzinny ono zachowało i na pewno o nim można powiedzieć, że to jest gospodarstwo rodzinne. Dziś właśnie Zielony tak... Ład to nie jest dobry pomysł, podkreślam, dla takich gospodarstw jak moje. Gospodarstw, które produkują dużo dobrej żywności w takiej dość intensywnej uprawie. Ograniczenia, które zakłada Zielony Ład, to ograniczenia, które muszą w konsekwencji spowodować ograniczenie poziomu produkcji, jego redukcję, a w konsekwencji żywność dużo droższą dla konsumentów. Polska w ciągu ostatnich 25, a od czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej od kilkunastu lat, zrobiła niesamowity skok, zarówno technologiczny, jak i skok dotyczący produkcyjności. Dzisiaj jesteśmy eksporterem netto z pozytywnym bilansem 11 miliardów euro rocznie. Czy to może komuś przeszkadzać, że my jesteśmy tak mocnym producentem? No i ja powiem tak, 11 miliardów na plusie, ale równocześnie trzeba powiedzieć, że około 35 miliardów w ogóle eksportu, co jest wydarzeniem no niepowtarzalnym. I jak wchodziliśmy do Unii, to ten eksport był na poziomie 2-3 miliardów euro. Dzisiaj on jest prawie 10-krotnie wyższy i to jest niewyobrażalny, niesamowity sukces przede wszystkim rolników i tych technologii, o których mówiliśmy. Wydaje się, że jednak komuś to przeszkadza, że są pomysły na zaciągnięcie hamulca, dynamiki rozwoju takich gospodarstw. Ja myślę, że staliśmy się niezmiernie konkurencyjni zarówno na rynku europejskim, jak i na rynkach światowych. Jesteśmy potentatem na rynku europejskim, jeżeli chodzi o drób, można powiedzieć numer jeden, numer dwa i jesteśmy jednym z największych potentatów na świecie. W ten sposób też sprzedajemy dużą część żywności przerobionej, bo nie sprzedajemy zboża, a to jeżeli chodzi o bilans zbożowy, to sam drób to około 8 milionów ton, tylko po prostu już to przerobione na drób to zboże jest, a więc to jest zupełnie inna technologia. Widać, że komuś konkurencji ta aktywność nasza i w Europie i na świecie przeszkadza i te mechanizmy, które próbuje się w tej chwili wprowadzić zarówno w obszarze dobrostanu zwierząt, jak i pewnych ograniczeń w zakresie redukcji środków ochrony roślin, jak i nawozów, mają spowodować bardzo mocne wyhamowanie takiej produkcji. Ja przestrzegam przede wszystkim, że to jest prosty krok do podwyżki, istotnej podwyżki cen żywności. No właśnie, o ile w krajach bogatych ta podwyżka cen żywności, ona może w bilansie przychodów nie stanowić aż takiego udziału, bo skoro wiemy, że Niemcy wydają 12% średnio na żywność, ale my z kolei już 18%, to w tych krajach mniej zamożnych te wydatki już będą znaczące, a zatem ludność też przekona się, że żywność będzie droższa. Im większa część przychodów jest przeznaczana na żywność,
tym podwyżka cen żywności będzie mocniej uderzała w konsumentów i w Polsce na pewno, zwłaszcza w tym obszarze ludzi mniej zamożnych, będzie to bardzo dotkliwe i bardzo bolesne. Ja też chciałem powiedzieć, panie redaktorze, żebyśmy nie wystrzelali się w tej naszej obecnej rozmowie, bo czeka nas interesująca debata, a więc może zostawmy coś na debatę. Bardzo dziękuję, panie ministrze, zostawiamy coś na debatę. Dziękuję.